27 grudnia obchodzimy święto świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Jest to zarazem dzień narodzin dla nieba błogosławionego Franciszka Spoto, prezbitera i męczennika. Franciszek Spoto urodził się 8 lipca 1924 roku w Rafadali na Sycylii. Jego rodzice przekazali mu swoją silną wiarę, dojrzałą moralność i niezwykłe poczucie obowiązku. W roku 1936 wstąpił do seminarium ojców bokonistów w Palermo i 12 lipca 1951 roku w sanktuarium Madola dei Rimedi został wyświęcony na kapłana przez kardynała Ernesto Ruffiniego. Kilka dni wcześniej napisał do jednego ze swoich kuzynów kapłana: "Przenika mnie poczucie strachu, zastanawiając się nad poważną odpowiedzialnością, którą muszę przyjąć na siebie". Był tak ceniony w swoim zgromadzeniu, że na kapitule generalnej w roku 1959, gdy miał zaledwie 35 lat, jego współbracia wybrali go na przełożonego generalnego. Napisał do matki kilka dni później: "Ten wybór był dla mnie zaskoczeniem. Zawsze starałem się żyć w ukryciu i w odosobnieniu. Teraz w jednej chwili zrobiłem nie do pomyślenia i nieprzewidywalny skok naprzód. Musimy pogodzić się z wolą Bożą. Ufam Panu, że ani zdrowie, ani roztropność i mądrość w działaniu nigdy mnie nie zawiedzie. Ten, który jest wszechmogący, naprawi moje słabości". Doprowadził do końca zatwierdzenie konstytucji przez Stolicę Apostolską i rozpoczął sprawę kanonizacji ojca Giacomo Cusmano. 4 sierpnia 1964 roku udał się do Biringi w Zairze na otwartą 3 lata wcześniej misję, aby umocnić swoich braci. W Zairze zaskoczyła go rewolucja Simby. 3 grudnia 4 misjonarzy zostało schwytanych. Ojciec Spoto zdołał uciec. Na boso i wyczerpany całodzienną wędrówką w gęstym krzaku klęczał i modlił się: "Panie, ofiaruję Ci moje życie, ale ratuj moich braci". 27 grudnia 1964 roku, kiedy miał zaledwie 40 lat, po trudach, pobiciach i nękaniu Simby zmarł, a 3 bracia wkrótce potem tajemniczo się uratowali. Czcigodne szczątki zostały przywiezione do Włoch i od 1987 roku znajdują się w kościele Eucharystycznego Serca Jezusa. 26 czerwca 2006 roku papież Benedykt XVI oficjalnie uznał męczeńską śmierć Don Francesco Spoto, a 21 kwietnia 2007 roku ten sam papież dokonał jego beatyfikacji. Zgromadzenie Sług Ubogich, powszechnie zwane bokonistami, założone przez błogosławionego Jakuba Cusmano, celebruje jego liturgiczne wspomnienie 24 września, w dzień jego chrztu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.